Czego nam zabraknie w 2022 roku? Koncentruję się na rynku nieruchomości, na budownictwie i musimy być przygotowani na turbulencje i niespodzianki. 3/4 stali, która jest wykorzystywana na budowach w Polsce, to stal z importu, głównie ze wschodu, z Białorusi, z Ukrainy i z Rosji. No i trzeba się spodziewać, że będzie kłopot i tej stali po prostu nie będzie. Podobnie z cementem, którego 1/3 jest produkowana na Białorusi, 1/3 wykorzystywanego cementu na budowach w Polsce. Ze względu na wprowadzone embargo, dostawy z Białorusi tak naprawdę się zatrzymały. Podobnie jest z drewnem, którego ponad 1/3 jest importowana zza wschodniej granicy i tego drewna nie będzie. Jednocześnie musimy się liczyć z tym, że zabraknie nam ludzi na budowach. 15% wszystkich pracowników na budowach, czyli około 150 tysięcy osób, już wyjechało. Być może dołączą do nich kolejni. Nie będzie komu budować nowych mieszkań i domów. Ceny materiałów budowlanych w ostatnim roku drastycznie wzrosły. Według Polskich Składów Budowlanych dane z lutego 2020 roku versus luty 2021 roku, średnio ceny materiałów budowlanych wzrosło 27%, przy czym w niektórych kategoriach to były wzrosty zdecydowanie wyższe. Przykładowo płyta OSB zdrożała 50%, a koszty izolacji o ponad 70% rok do roku. No i nic nie wskazuje na to, żeby te wzrosty miały się zatrzymać. Będzie drożej. Dodatkowo jeszcze droższa energia, ropa, gaz i też jakby braki w dostawach spowodują, że koszty budowy zdecydowanie wzrosną. Czytaj, wzrosną nowe mieszkania, wzrosną nowe domy. No i musimy się po prostu na to przygotować. Więc jeżeli myślisz o zakupie nieruchomości, to lepiej nie czekać, tylko działać teraz, póki jeszcze można znaleźć jakąś nieruchomość w rozsądnej cenie.